Słuchaj, jak się czujesz? Dobre wieści szybko się rozchodzą, więc wiesz. Tak, wiem i przykro mi, że nie mogę być teraz przy tobie. Naprawdę? Wiesz co, ja wiem, że masz to wszystko gdzieś, mnie, Pawła, więc po co dzwonisz? Żeby dowiedzieć się, jak się czujesz. No źle, jak mam się czuć? To cię w ogóle interesuje? No oczywiście, że mnie interesuje. Tak? Naprawdę? Wiesz, w życiu bym na to nie wpadł. Najpierw się nie odzywałaś przez kilka miesięcy, teraz nie chcesz przyjechać. Najpierw wypiłaś się na Pawła, a teraz na mnie. Więc po co w ogóle dzwonisz? Mariusz, proszę cię, nie mów tak. Po prostu nie mogę teraz przyjechać do Wrocławia. Wiesz co, mam to gdzieś. Siedź sobie tam, gdzie jesteś i daj mi święty spokój. Po co w ogóle dzwonisz? Co chciałaś usłyszeć? Że się za tobą stęskniłem, że cię potrzebuję? Wbij sobie do głowy, nie potrzebujemy cię. Ani ja, ani Paweł. Miłego urlopu. No tak, to było przyjemne. Skłamałabym, gdybym powiedziała, że było inaczej. Ale... to było pod wpływem emocji, euforii i w normalnej sytuacji... by się to nie zdarzyło. Właśnie. I ty jesteś tego pewna. Okej. Nie ma co gdybać. Masz rację. Zdarzyło się, było miło i już, nie wracajmy do tego. Nie ma do czego. No, faktycznie. Nie ma. No, to cieszę się, że myślisz podobnie. To co, wracamy do pracy. Jasne. No wkurza mnie, wkurza, no przecież ciebie też wkurzał. No pewnie, że tak, ale jestem mądry, ja ślubu nie biorę. To jest poważna sprawa. Znaczy ja mówię, że nie? I zostaw ten szkielet! Ty, operacja by mu się przydała. Jakiś meniki. Słuchaj, jak o to cię tak wkurza, to weź coś z tym zrób. A co konkretnie? No to zależy, co ci konkretnie wkurza. A konkretnie to, że jakiś obcy facet tyle czasu spędza z moją narzeczoną. No to jej na to nie pozwól. Co mi, zakaz dać? A czy ja ci mówię, że masz zakazy dawać, baranie jeden? Weź rusz głową. Co mam tam pójść i sprawdzić, co robi? No jak? Możesz wyjdzie na to, że jej nie ufam, obiecałem, że będę, no. Kurde. A miałem nie być zazdrosny, a jestem jak... No, ale właśnie super, stary. To znasz, że kontrola jest podstawą zaufania? No co, no sprawdzić, co tam się dzieje, nigdy nie zaszkodzi, Bartek. Posłuchaj kolegę. Oj. Dawid, to naprawdę dobrze, że cię mam. To jest nie do ogarnięcia. Ja się czuję, jakbym szła na wojnę, a nie do ślubu. I na wojnie, i na ślubie zdarzają się straty w ludziach. Dlatego musimy zrobić wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Weź proszę kartkę i długopis i zacznijmy od planu. A jakiego planu? No od tego, co zrobić, w jakiej kolejności. Masz kartkę? Długopis tu. Kartka tu, ale wam zazdroszczę. Będziecie wymyślać takie fajne rzeczy, a ja będę kwitła w gminie. Spokojnie, nam tu też nie będzie wesoło. Żartowałem, no bo czekają nas same przyjemne rzeczy. Dobra, no to cześć wam. Szczęściarze. Cześć, dzięki. Plan. No dobrze, Ewelinko, to powiedz mi, jak wyobrażasz sobie swój idealny ślub? O czym marzysz? Ja... No chciałbym wiedzieć, no, skoro mam pomóc spełnić ci te twoje marzenia. No chciałabym, żeby w kościele było dużo białych kwiatów. Mhm. I żeby było mnóstwo świec. I żeby pan młody czekał przed ołtarzem, z niecierpliwością ciebie wypatrywał w białej, długiej sukni, a potem podniósł twój welon